ten, którego pocałuje w twarz, ten będzie wasz, tego wam wskażę. Wy go sądzić będziecie nie ja, ja tylko powiem, tylko pokażę. To będzie Jezus, 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 żydowski Król Boży Syn. To będzie Jezus, 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 żydowski Król Boży Syn. Poznaję twoją twarz, tyś był razem z Nim. Przyznaj się, na co czekasz, tyś jest Kefas. Nie znam tego człowieka. Tyś uczniem jego był, twoja mowa cię zdradza, mów nie zwlekaj. Nie znam tego człowieka. Szał to Jezus, 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 żydowski Król Boży Syn. Słyszał to Jezus, 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 żydowski Król Boży Syn. To Chrystus, żydowski Król, na dziedzińcu na wyrok czeka. Tyś był razem z Nim. Nie znam tego człowieka. Słyszał to Jezus, 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 żydowski Król Boży Syn. Słyszał to Jezus, 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 żydowski Król Boży Syn. Nie widzę w Nim, umywam obie ręce. Ten człowiek dla mnie niewinny, a zginie w okrutnej męce. To zginie Jezus, 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 żydowski Król Boży Syn. To zginie Jezus, 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 żydowski Król Boży. I dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Dobrze, że przyszedłeś. Cieszę się, że razem ze mną chcesz uczestniczyć w tej drodze krzyżowej. Wir tego świata goniąc za tym, co wielkie. A przecież cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a na siebie zatraci lub szkodę poniesie. Stacja pierwsza. Pan Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Gdy mi złorzeczono, nie złorzeczyłem. Gdy cierpiałem, nie groziłem, ale oddawałem się temu, który rządzi sprawiedliwie. Moją krwią zostaliście uzdrowieni. Mnie skazali ludzie. Ty skazałeś siebie samego, żyjąc w grzechu. Zapłatą za grzech jest śmierć. Lecz ja nie chcę śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i miał życie. Cała ta droga krzyżowa, twoja wiara, pobożność nie mają sensu, jeśli najpierw nie zrozumiesz, jak to dla ciebie to wszystko. Cierpię, gdy znów mnie odrzucasz. Ile jeszcze mam na ciebie czekać? Sakrament pokuty i pojednania to jedno z najbardziej dowartościowujących miejsc na świecie. Za warstwą brudu, grzechu kryje się drogocenna perła, której grzech nie niszczy. Ty nie jesteś grzechem, ty masz grzech. Popełniłem grzech,
ale jestem dobry, jestem drogocenną perłą. Pozwól, że włożę ręce w bagno, żeby odkryć tę perłę, skarb ukryty w ziemi. Drogi jesteś w moich oczach. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Nie bój się krzyża. On cię nie zabije, nie przygniecie, jeśli mi zaufasz, że razem przejdziemy tę drogę, że jestem z tobą i będę aż do skończenia świata. Nie lękaj się i nie trać ducha. W tych wszystkich trudnościach, których teraz doświadczasz, podczas życiowej burzy nie skupiaj się na piorunach. One i tak będą. Jednak jeśli poza nimi nie będziesz widzieć już nic ani nikogo więcej, może się okazać, że strach sparaliżował cię do tego, stracił wszelką nadzieję oraz wiarę w Boga. Bóg jest godny zaufania i nie pozwoli na to, aby próba przekraczała wasze siły. Jeżeli was doświadcza, stacja trzecia. Decydując się iść za mną, musisz pamiętać, że czeka cię nie jeden upadek. Nie traktuj ich jako porażkę, ale jako lekcję pokory. Wszyscy zaś wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę. Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący, krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się Jemu. Wiecie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie, a Bóg wszelkiej łaski, ten, który was powołał do wiecznej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Maryja była ze mną podczas mojej drogi krzyżowej. Ona pragnie również i Tobie towarzyszyć w codziennym życiu. Oto matka Twoja. Przyjmij Maryję do siebie.
Ona nie tylko będzie się Tobą opiekować, wstawiać się za Tobą, ale również będzie Ci wskazywała właściwą drogę. Będzie uczyła Cię, jak żyć, jak postępować, jak otwierać się na działanie Ducha Świętego. Maryja, mimo lęku przed nieznanym, Bogu, niech mi się stanie według słowa Twego. I po prostu pozwoliła działać Duchowi Świętemu. Dzięki Jego działaniu wydała na świat Jezusa, Słowo wcielone. A Ty? Czy znajdujesz czas, aby najpierw usłyszeć, co Bóg chce Ci powiedzieć? Czy przechowujesz to w swoim życiu, działanie w codzienności? Krzyż Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Nie jest łatwo dziś znaleźć czas dla drugiego człowieka. Tak trudno oderwać się od samego siebie, od swoich problemów, aby dostrzec, że obok jest ktoś, kto bardzo potrzebuje Twojej pomocy, uwagi. Jak często łapiesz się na tym, że szkoda Ci czasu na bezinteresowne spotkanie? Czy kosztem pracy, swojego samorozwoju nie zaniedbujesz własnych dzieci, męża, przyjaciół? Czy znajdujesz czas dla mnie? Może nawet się modlisz, a nie otrzymujesz, bo się źle modlisz, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz. Wszystkie Wasze sprawy niech się dokonują w miłości. W czynieniu dobrze nie ustawaj, bo gdy pora nadejdzie, będziesz zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniesz. A zatem, dopóki masz czas, czyń dobrze wszystkim, a zwłaszcza swoim braciom w wierze. Stacja szósta. Weronika ociera twarz Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Ty też ocierasz mi twarz, zawsze gdy z miłością pochylasz się nad najmniejszym, nad ubogim, nad chorym, odrzuconym, nad swoim prześladowcą. Przy tej stacji chciałbym zaprosić Cię do praktykowania uczynków miłosierdzia względem ciała i duszy oraz do bliskiej i zażyłej relacji ze mną. W ten sposób najbardziej upodobnisz się do mnie. Wtedy moje święte oblicze odbija się na chuście, która staje się Twoją twarzą. Niech światło, które jest w Tobie, oświeca swym blaskiem. Pozostaw mój wizerunek tam, gdzie panuje ciemność. Patrz więc, żeby światło, które jest w Tobie, nie było ciemnością. Jeśli zatem całe trwało swym blaskiem. Moje światło, zanoś je wszędzie. Stacja siódma.
Pan Jezus upada po raz drugi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Czemu się poddajesz? Właśnie teraz, kiedy wydaje Ci się, że jesteś daleko ode mnie, ja Cię wzywam, pójdź za mną. Ja znam Twoją słabość, Twoją grzeszność, Twoje myśli i pragnienia. Widzę więcej, głębiej. Nie chcę, abyś żył przeciętnie, ale w pełni. Jesteś powołany do świętości, a tej nie osiągniesz, siedząc w swojej komorze celnej. Chcę Cię uzdrawiać i objawiać Ci, czym jest nadzieja Twojego powołania. Ja znam drogę. Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Stacja ósma. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, Tobie. Nie chciałbym, żebyś spędził wielki post smucąc się i płacząc nade mną, jeśli to w żaden sposób nie zmieni Twojego serca. Wolałbym raczej, żebyś zastanowił się nad sobą, nad swoim życiem. Przyjrzał się swoim relacjom z innymi ludźmi. Spróbuj odpowiedzieć sobie na pytania. Do czego w życiu zmierzasz? Za kogo mnie uważasz? Kim ja dla ciebie jestem? Nie bój się stawiania trudnych pytań swojemu sercu. Szukanie na nie odpowiedzi może okazać się dla ciebie pustynią, ale jeśli przez nią zaspokojenia swojego niepokoju byle czym, szuka prawdy, poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli. Chcę wyprowadzić cię na pustynię i przemówić do twojego serca. Stacja dziewiąta. Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Kolejny wielki post. Nowe postanowienia, nowe upadki. Może masz już dość? Może zastanawiasz się, po co to wszystko? Czy to w ogóle ma jakiś sens, skoro i tak co chwilę upadasz, grzeszysz? Nieraz już pewnie słyszałeś, żeby sobie odpuścić. Jesteś za słaby. Jesteś grzesznikiem, który już się nie zmieni. Jak myślisz? Czy to są moje słowa? Czy nie po to idziemy razem tą drogą krzyżową, aby zwyciężyć? Wystarczy Ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Złożyłem w Panu całą nadzieję. On schylił się nade mną i wysłuchał mego wołania. Wydobył mnie z dołu zakłady
i z kałuży błota, a stopy moje postawił na skalę i umocnił moje kroki. Stacja 10. Pan Jezus zszedł obnażony. Ja, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystałem ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołociłem samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżyłem samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Posłuszeństwo i ogołocenie. Dwie postawy, które pragnę, abyś przyjął podczas swojego ziemskiego pielgrzymowania. Przyjacielu, nie zwlekaj. Oddaj mi całego siebie. Oddaj mi wszystko, abym ja mógł przyodziać Cię w nowe szaty. Pozwól mi troszczyć się o Ciebie. Stacja 11. Pan Jezus do krzyża przybity. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Zdawać by się mogło, że to koniec. Ale tak naprawdę to dopiero początek nowej drogi ku pełni wolności. Krzyż jest wyrazem mojej ogromnej miłości do Ciebie. Jest jak obrączka, którą małżonkowie wręczają sobie w dniu ślubu. Przyjmij ten krzyż. Zbawienie, które się na nim dokonało, jako znak mojej miłości i wierności. Czerp siły z mocy krzyża. W moich ranach jest Twoje zdrowie. Powtórz za mną: Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Zabierz ten kielich ode mnie. W trudnych, niezrozumiałych wydarzeniach nie zatrzymuj się na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie dlaczego, bo zrozumienie głębi krzyża daleko wykracza poza stworzenie. Po prostu przyjmij ten krzyż i idź dalej razem ze mną. Stacja 12. Pan Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie.
a sprawiedliwy, choćby umarł przedwcześnie, znajdzie odpoczynek. Starość jest czcigodna nie przez długowieczność i liczbą lat się jej nie mierzy. Sędziwością u ludzi jest mądrość, a miarą starości życie nieskalane. W życiu nie tak istotna jest ilość przeżytych lat, co ilość pozostawionych śladów miłości. To one pozostaną na ziemi i to one prowadzą do wieczności. Miłość nigdy nie ustaje. Czy pozwolisz obumrzeć swojemu ja? Stacja 13. Pan Jezus zdjęty z krzyża i złożony w ramiona Matki. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Niech Maryja będzie Twoją przewodniczką. Ucz się od niej postawy wiary, ufności, pokory, służby, otwartości na Ducha Świętego. Pamiętaj, że jesteś posłany, aby kochać. Jesteś posłany, aby tak jak Maryja rodzić Jezusa, czyli wydawać owoc miłości w świecie, w którym żyjesz. Nie Ty mnie wybrałeś, ale ja Ciebie wybrałem i przeznaczyłem na to, abyś szedł i owoc przynosił, i by owoc Twój trwał, aby wszystko dał Ci Ojciec, o cokolwiek Go poprosisz w imię moje. To Ci przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Stacja 14. Pan Jezus złożony do grobu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. W grobie możesz złożyć swoje stare życie, swoje grzeszne ciało. Nie zapominaj jednak, kim jesteś. Miej ciągle świadomość, że jesteś słaby, że jesteś grzesznikiem. Nie ukrywaj tam swoich słabości. Jeśli będziesz je ukrywać, to one zaczną panować nad tobą. Nad słabością ujawnioną ty panujesz. Pamiętaj, że moc w słabości się doskonali. A tą mocą jestem ja, Twój Zbawiciel. Odmówmy teraz przepisane modlitwy, aby zyskać odpust zupełny związany z nabożeństwem Drogi Krzyżowej. Wzbudźmy w sobie intencję, za kogo ten odpust chcemy ofiarować. Możemy uczynić to albo za samego siebie, albo za jedną osobę zmarłą. Wyzbądźmy się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. Zmiłuj się nad nami, Panie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Złóżmy wyznanie wiary. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie. Pomódlmy się w intencjach Ojca Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. I wołajmy do naszego Boga tak, jak nas nauczył Pan Jezus, Ojcze nasz.
Módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Panie, Ty wiesz, że ja miłuję Cię. Czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Ty wiesz.